podczas uwielbienia, kiedy Artur mówił o zbroi, o broni, nie o zbroi, tylko o broni, ja odebrałam swoją broń. Ona nie jest podobna do żadnej broni, którą kiedykolwiek widziałam. Ale ta broń ma moc, że kiedy jej użyję, to uderzą w demoniczne siły, nie tylko w pierwszym kręgu, ale i w drugim, i w trzecim. I mam takie przekonanie, że teraz jest taki czas, że to jest czas końca chodzenia wokół własnych problemów, końca motania się i łażenia wokół własnej góry, że to jest czas odstawienia tarczy, bo jeśli chodzisz przy Bogu, to On jest twoją tarczą. To jest czas odebrania broni od Boga i nacierania. Jeśli nie zobaczyłeś swojej broni jeszcze, to idź do komory i zapytaj, jakiej broni masz użyć. I nacieraj na diabła, bo to już nie jest czas obrony. To jest czas nacierania, to są czasy nacierania. Nie broń się. Bóg cię broni, jeśli blisko Niego chodzisz. Nacieraj. Nacieraj na diabła. Amen.